Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o taryfach prądu dla gospodarstw domowych. Zapraszamy. Niniejszy odcinek stanowi fundament do przyszłych odcinków, w których będziemy symulować i starać się przedstawić Państwu w teorii najlepsze taryfy dla poszczególnych produktów z branży OZE, czyli jaka taryfa najlepsza jest dla pompy, dla fotowoltaiki i dla magazynu energii. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy te taryfy wyjaśnić. Otóż najpopularniejsze taryfy dla gospodarstw domowych, właściwie jedyne, to G11, G12 i G13, oczywiście w różnych wariantach. Skupimy się na rozszyfrowaniu na początku tych tajemniczo brzmiących skrótów. G11, gdzie G oznacza gospodarstwo domowe, pierwsza cyfra po G, jedynka, oznacza udzieloną moc przyłączeniową, która zawsze w każdym przypadku wynosi do 40 kW. Kolejna cyfra to rodzaj strefy, a konkretnie ilość stref, na których podzielona jest doba. W G11 nie ma podziału, jedna dobowa strefa, w G12 2, w G13 3. Zaczniemy od G11. Jest to najczęściej wybierana taryfa w Polsce, około połowa Polaków z niej korzysta. No i tutaj wiele nie trzeba mówić, jest to taryfa, w której cena prądu jest stała przez całą dobę. Dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie liczą się w cudzysłowie z pieniędzmi i nie chcą się w żaden sposób programować swojego sprzętu na dane lepsze godziny. Po prostu używają prądu wtedy, kiedy im się podoba. Druga taryfa to G12. Jest to także druga najczęściej wybierana taryfa w kraju. I jak powiedziałem wcześniej, mamy w niej do czynienia z dwustrefowym podziałem doby na strefę tańszą i strefę droższą, a konkretnie strefę droższego i tańszego prądu. Strefa tańszego prądu to zawsze między godziną 22 a 6 rano i w zależności od pory roku, w lecie mamy te tańsze godziny, czyli od kwietnia do października między 15 a 17, w zimie, czyli od października do kwietnia między 13 a 15. Łącznie jest to 10 godzin tańszych w ciągu doby, 14 z wyższą ceną prądu. Taryfa G12 ma dwa warianty. Pierwszy to G12W, drugi to G12N, gdzie W oznacza rozszerzenie tańszych godzin na weekend, a N oznacza rozszerzenie tańszych godzin na niedzielę. Wydawać by się mogło, że jest to taryfa bez VAT, ponieważ żyjąc w dzisiejszych czasach mamy możliwość praktycznie każdy z naszych sprzętów elektronicznych zaprogramować na wybrane przez nas godziny pracy. No, wada jest jedna, że troszeczkę droższe są opłaty nie za sam prąd, ale opłaty wynikające z umowy z dystrybutorem. No i na koniec taryfa G13. Jest to taryfa, w której doba podzielona jest na trzy strefy, czyli mamy trzy ceny za prąd. Taryfa ta jest najmniej popularna w kraju, oferuje ją Tauron i teraz będzie troszeczkę liczb. Zaczniemy od strefy niskich cen, która latem od kwietnia do października obowiązuje w godzinach między 13 a 19 i 22 i 7. Zimą strefa niskich cen obowiązuje między 13 a 16 i 21 a 7. Strefa wysokich cen. Latem od 19 do 22, zimą od 16 do 21. I strefa średnich cen, zarówno latem, jak i zimą, czyli przez cały rok, to jest od 7 do 13. Każdy z nas może taryfę zmienić. Wymaga to wypełnienia wniosku u operatora. Jest to troszeczkę papierkowej roboty, ale ogólnie jest to sprawa bardzo prosta. O tym, jak powiedziałem na początku, która strefa dla jakiego sprzętu, będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.